Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to na dworze. Modląc się tym słowem, no, przekonałem się o tym już ostatecznie, że Pan Jezus nie był z Małopolski. Gdyby był z Małopolski, to ewangelista by zaznaczył, że matka i jego bracia czekają na polu. Tak u nas się właśnie mówi, nie oznacza to pola tego, na którym się orze czy sieje, tylko właśnie oznacza to na zewnątrz. To tak żartując trochę, ale to na dworze pokazało mi pewną przestrzeń oczekiwania. Maryja z braćmi czy z kuzynami Jezusa umieli czekać na Jezusa, umieli czekać na Boga, byli przygotowani na czekanie. Zobaczcie, choćby i post eucharystyczny w naszych realniach jest takim przebywaniem na dworze, to znaczy takim oczekiwaniem na Pana. Wiele okresów w liturgii także mogłoby być nazwanym taką przestrzenią na dworze, to znaczy przestrzenią, gdzie oczekuję na Jezusa, gdzie mogę się do tego przygotować, gdzie świadomie proszę o spotkanie z Nim, gdzie wyrażam tę chęć spotkania z Nim, świadomie. I to jest przecudne. Ale druga rzecz, na dworze to także wyobraziłem sobie na tej modlitwie dwór taki królewski, bo oto jestem na dworze, to znaczy jestem zaproszony na dwór, mam wejście na dwór, jestem na dworze, czyli jestem uprzywilejowany, nie każdy może wejść na dwór królewski. Ja dzięki temu, że jestem ochrzczony, jestem na dworze, dworze królewskim, a moim królem i panem jest Jezus. Takie oto dzisiaj refleksje do naszej medytacji. Mam nadzieję, że też pięknie tę modlitwę słowem przeżyjecie. Niech nas więc błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do jutra.